Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Star Wars Episode 3 Revenge of the Sith. I jest to ostatni już poziom w tej grze konwencjonalny, że tak się wyrażę. Bo te następne dwa poziomy, które widzimy, że jeszcze będą w tej grze, to już są boss fighty. Więc zapraszam do odcinka trzeciego od końca. Ten poziom to generalnie ma już ręce i nogi, ale zaraz wytłumaczę. It requests all Jedi to return to the temple. It says the war is over. Well, then we must go back. Suggest dismantling the coded signal, do you? I can only hope we're not too late. I don't wish to be the last of the Jedi. To the very summit of the temple we must go. There shall we find the beacon. Spokojnie, Obi-Wanie, ci to nie grozi. Master. Bo jak pamiętacie, legendy były pełne Jedi, którzy przeżyli rozkaz 66. No i w sumie nie tylko legendy, w nowym kanonie też ich pracuje, bo mamy tego Cala Kestisa. I generalnie to jest poziom, w którym przebijamy się przez świątynię Jedi, która została opanowana przez Stormtrooperów, przez klonów. I to już ma więcej ręce i nóg, bo faktycznie tutaj już możemy faktycznie pokazać, że gra może pokazać, że faktycznie odbijanie mogło tak wyglądać, że tłuczymy się z klonami. A nie, że sceny w filmie, które trwały naprawdę niedługo, zostały rozwalone na cały poziom. To dosyć upierdliwe poziomy, bo ten boss fight z kanonierką to był naprawdę niefajny żart. Podoba mi się odgłos splów, jakie wydają te... Okej, znowu moja postać robi co chce, ale już przeżyje. Nie chce mi się kontrolera zmieniać. A to jest dziwne, bo w Personie 3 nie zauważyłem, żeby dochodziło do niechcianych naciskania klawisz. Podejrzewam, że to pewnie analog mi driftuje, czy coś. Bo analogiem też chyba... Dobra. Let these clones stop us. We must not. This way. Otworzyli nam przejście, jacy mili. I'll make you eat that blaster. Detonators activated. O! Przed to kryształ. To się przyda, bo jak widzicie, przeciwnicy już tu zaczynają być wredni. Więc wykorzystajmy to, że mamy ten buścik, żeby sobie zgarnąć trochę przyjemnego expa. No a już się skończyło. No trudno. Fuck! Zaraz zginę. I chyba już na to nic nie poradzimy. Albo i poradzimy. Gdyby tylko Obi-Wan robił co, czego sobie życzę od niego. Zaraz szybko się lecz, bo było niebezpiecznie. A zgarnęliśmy fajny exp, którego nie chciałem, żeby przepadł. Bo parę mamy killi na Masterfulu. A trzeba pamiętać o tym, że im lepsza efektywność ataku, tym więcej expa dostaniemy.
Tak jak w Powrocie Króla zresztą to było widać. No teraz se mogę grać w Powrót Króla, bo mam na Playu dwójce. Szkoda tylko, że na Playu dwójce ta gierka działa jak działa. Dobra, od nich lepiej zacząć. Oni są tu najbardziej problematyczni. No, przestań! Kurwa! No ja pierdolę. Naprawdę... Nie wytrzymię zaraz. Normalnie... Wyjdę z siebie zaraz. Chciałem się uleczyć, to on mi nie leczy. Logiczne. No... Naprawdę zaraz się zirytuję i zmienię kontroler. Bo naprawdę... Nie mam pojęcia, co się dzieje. Ja pierdolę. Dobra, lecz się. Nie obchodzi mnie to, co są przeciwnicy. Lecz się po prostu. Dobra, przepad jeden. Chuj, że on potrafi latać, ale... Na szczęście gierka ma to w dupie. Więc mogę się ich pozbywać szybko. Noż... Zostaw! Naprawdę, walka z nimi jest frustrująca momentami. Chyba, że uda się ich w miarę szybko... O, żyćko, super. Zgadzam się. Fajna zbroja nie stanowi o skillu. W sumie większość gry tak wygląda, że od areny z przeciwnikami do areny, jak skończysz, no i znowu to upierdlistwo, że zabrakło mocy. Warto wiedzieć, że Yoda pomaga w jakiś sposób. A peculiar skill you have, Master Obi-Wan, for finding trouble. He's coming through. I'm not sure he's not. Is that all you've got? I can't do that. Master Yoda, behind you. Snajperzy. To byli chyba snajperzy. Żegnam. Tak, Yoda nie jest w stanie sam tego przenieść. A tu mi jedzie czołg. Aczkolwiek podobno Yoda mówił o sobie, że jest... Że jest najgorszym Jedi ever, bo dopuścił do zagłady zakonu. Dlaczego No. Yoda też mógłby coś zrobić, ale nie. Chyba z epizodu 6 jest ta muzyczka oryginalnie. Nie jestem pewien. Why would the clones do this? Responsible for this. The clones are not. No. An act of hatred, this was. Strong is the dark side now.
urgent our mission is. Attacking the clones are. Discover us the clones have. You make this too easy. Sick, sick. Generalnie w tym miejscu Yoda zorientował się, że nie zupełnie tylko klony za tym stoją, ale był ktoś jeszcze, który był prowadzony przez nienawiść. No ale nieważne. Na razie się stoję, trzeba ich pozabijać. Pryskamy. Czemu kill the Jedi? Zmieńcie płytę. Dobra, te gnojki z plecakami nie są tak upierdliwe, jak zapamiętałem. Ja zapamiętałem, że były dużo bardziej wredne. Ale nawet lepiej. Bo ostatni boss fight będzie naprawdę wredny. Ale to jeszcze myślę, że będziecie mieli okazję się przekonać o tym. Radom, zatrzymaj ich tam. Pyk. No nie mówcie mi, że znowu będą kanonierki. Chyba będą. Przynajmniej wiemy już, jak z nimi walczyć. Ostatni etap tego poziomu jest wredny. O! Kolejne żyćko. Biorę. Uwierzcie mi, na finałową walkę się przyda. Dobra, teraz którym się na... Dobra, kwadratem. Dobra, pełna moc. Kurwa, nie ma odwróconej osi Y, co za bullshit. A ja nie mam się jak bronić. Okej, jedna z głowy, chociaż tyle. Powiedzcie mi, że już trzeciej nie będzie. W ogóle co to tu robi w świątyni Jedi, nie mam pojęcia. No i zadowolony, że sobie postrzelał. Taki ładny. Oj, to jest ostatni etap tego poziomu. I on jest wredny. Już tłumaczę dlaczego. Przez tych dupków. Asasyni, to jest generalnie jedyny moment w gierce, w którym one się faktycznie pojawiają. Są wrzodami na dupie. Więc zresztą widzicie, co oni odpierdalają. Więc jak już się... Dobra. Teraz mam chyba okazję. Fancy moves won't save you. Nie, to też nie działa. Dobra. Odsunąć się, uzupełnić zdrowie.
Naprawdę. Wredne z nich gówna. Dobra, przynajmniej jedno mamy z głowy. I proszę bardzo. I to chyba było tylko ich dwóch z tego co pamiętam, ale na wszelki wypadek heal. Nie, było ich więcej. I teraz, no nie. Czy, ja już się tak zastanawiałem, czy ten poziom może być jeszcze gorszy. Owszem, może, jak zrobią nam coś takiego. O, najlepiej, najlepiej. No. Dobra, teraz... Okej, jeden z głowy. Dobra, i mamy dwóch. Z dwoma jeszcze sobie poradzi. Dobra, nie wiem. Co on, kurwa, zabił się o swoje ostrza, czy co? Dobra, proszę, powiedzcie mi... Dobra, zginął. Debil. Okej, koniec. Koniec misji. Wait, master. There is something I must know. If into the security recordings you go, only pain will you find. I must know the truth, master. Anymore. Destroy the Sith. We must. Destroyo, a zamiast, nie wiem, sprowadzić ich na światłość czy coś. No, dużo mamy średnich killi, więc nie będzie to jakaś fajna zdobyć. Ale mamy Master Fulik. No. Dobra. No okej, zobaczmy, o czym stoimy. Dobra, to do drugiego. Tu zrobimy baka i teraz zrobimy tak. Force pasha pójdziemy. No cóż, lepiej nie będzie. Dobra, i z tym Obi-Wanem idziemy na boss fight. Może się uda. Dobra, i to było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Będą jeszcze, czekają nas jeszcze dwa boss fighty. W zasadzie to techniczny moment jeden boss fight, ale dowiecie się w swoim czasie. Póki co, mówił Marshall i życzę wszystkim widzom miłego wieczoru.